Znaję Marcin Malczyński po konferencji drugiej przed galą Fame MMA 5. No i znowu spokojnie, żadnych dymów, bardzo spokój. Witam wszystkich serdecznie. No jeżeli chodzi o naszą część konferencji, to było w miarę spokojnie i fajnie. Tam wcześniej dziewczyny poszalały jak zwykle. No u nas spokój, nie? Najbardziej podobał mi się program wasz z Arkadiuszem, panem Pawłowskim, Fame Cage, Fame MMA Cage. No widać, że nie udajecie, tak? Nie ma złej krwi pomiędzy wami, więc to będzie najbardziej sportowa walka. No i chyba można się z tym zgodzić, tak? Że najbardziej sportowa walka będzie pomiędzy wami właśnie. Wiesz co, bardzo miło mi, że tak mówisz. Jest tam jeszcze też Hasan z Olegiem, też sportowcy. Fajnie też, że to tak wyglądało. No nie ukrywam, no nie przepadam, znaczy nie przepadam, bo czasami lubię sobie jakąś aferkę tam obejrzeć, aczkolwiek no nie ma pomiędzy mną a Markiem jakiejś takiej mega złej krwi. Wiadomo, jakieś takie śmieszne docinki, żeby też nudno nie było, się zdarzają, ale no nie będziemy udawać. Poza tym Marek ma prawie 4 dychy, ja mam prawie 30 lat, więc to też nie wyglądałoby naturalnie. Zwłaszcza, że też nie jestem taki na co dzień, raczej spokojniejszy, wiadomo, rzucę sobie jakimś żartem czasami i tyle, nie? Więc tak wszystko naturalnie. Hasan przed chwilą mi powiedział, że wasza walka może być bardzo podobna do tej z Wiewiórem, jego z Wiewiórem. Jego z Wiewiórem. Względem profesjonalizmu. Aha, a to bardzo miło. Myślałem, że chodzi o to, że on stójkowiec, a ten drugi parterowiec bardziej. To fajnie, że mam nadzieję, wiesz. Nie ukrywam, że gdzieś tam jestem tego świadom i po części też gdzieś tam presja się pojawia przez to właśnie, że ludzie oczekują, że ja tam wejdę i będę walił obrotówki jakieś, Bóg wie co jeszcze. Ale no, staram się o tym nie myśleć, raczej skupiam się po tym, żeby zawalczyć po prostu, w ogóle wyjść, zawalczyć, pokazać się z jak najlepszej strony i tyle. Twój brat ma takich rywali, w których widać ten ogień przed walką, tak, bardzo mocno. I pewnie byłeś w jego szatni przed walkami wcześniej, więc ten ogień na pewno był widoczny. Czy tobie tego ognia nie zabraknie przed walką z Adbusterem przez to, że nie macie konfliktu? Powiem ci tak. Gdybyśmy się spotkali tak z odbuta, tak zwanie, czyli z marszu na walkę, to po prostu to mogłoby tak być. Aczkolwiek teraz, wiesz, no niby to są, niby nie ma spiny, nie ma tego, nie ma, są takie żarty, docinki, ale ten ogień się gdzieś tam pojawia. Ja tego też potrzebowałem, nie ukrywam, bo chciałem się nakręcić na niego, no i się nakręcam. Tak wiecie, no nie wyzywam go, ale wiesz, w głowie tam swoje wiem. To co zrobiliśmy, ten stare-down tak zwany, podczas tego Cage'a też mi wiele powiedział na temat jego osoby, to jak się zachował względem mnie. Nie chcę tu gdzieś tego obrażać, aczkolwiek sam gdzieś tam dużo wcześniej w podstawówce czy w gimnazjum byłem chudszy, no byłem taką niezdarą, więc wiem jak zachowuje się człowiek, który boi się drugiej osoby, do której gdzieś tam, znaczy nie boi względem takim, że... Bo i tak ze mną wyjdzie do walki, ale że może obawia się, nie? Więc gdzieś tam też dużo osób mówiło, że on psychicznie chce załagodzić ten jakiś tam konflikt w swojej głowie. Gdzieś tam, wiesz, ubrał się sam zresztą w dres, w którym wychodził do walki i powiedział, że chciał mi wejść do głowy, a na tego nie zauważyłem, bo na mnie to nie robi wrażenia. I co? I myślę, że będzie ogień, będzie też mój brat mnie, wiesz, tak ręca on, małym świrem jest, można powiedzieć. Niby młodszy, ale jednak, wiesz, doświadczenie większe ma w MMA, no już drugiego, trzecia walka tak będzie naprawdę. Także chłopaki mnie tam odpowiednio nastawią, szuli, wariat tak samo na treningach, no jest ogień, jestem tutaj spokojny i tak dalej, ale wiesz, czasami ten uśmiech musi zniknąć z twarzy, no i tak zwany świr wejść do akcji i mam nadzieję, że tak będzie teraz, nie? Żebym nie wyszedł taki, no dobra Marek, to mój kolega, chodź, tam sparring. Nie, raczej myślę, że będzie właśnie ten ogień, mam nadzieję, że będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.